W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, że choć bardzo łatwo przychodzi nam naśmiewanie się z różnego rodzaju szurów, foliarzy i antyszczepionkowców, to na co dzień jesteśmy do nich dużo bardziej podobni, niż nam się to wydaje. Nazywam się Piotr Trudnowski, witam Was bardzo serdecznie na kanale Klubu Jagiellońskiego w kolejnym Klubu Tygodniku. Co tydzień na przemian z Andrzejem Kochutem komentujemy ważne wydarzenia krajowe i ważne wydarzenia międzynarodowe, a w ostatnim czasie, zwłaszcza w tym roku związanym z pandemią koronawirusa, wielokrotnie na naszym kanale pojawiały się tematy związane z teoriami spiskowymi czy próby obalenia różnego rodzaju mitów, które kształtują naszą zbiorową wyobraźnię. Skoro ten temat tak często wraca i nie ma się czemu dziwić, to chyba właśnie temu, dlaczego wiele osób wierzy w mity, dlaczego wiele osób wierzy w przesądy, dlaczego wiele osób daje wiarę teoriom spiskowym, warto poświęcić dzisiejszy odcinek i spróbować przy tej okazji obalić kilka mitów na temat mitów. Pretekstem do tego niech będzie badanie, które przeżywało swoją drugą świeżość, drugą młodość w ostatnich dniach, w efekcie tego, że do świata dotarła informacja na temat tego, że Pfizer wypracował szczepionkę przeciw COVID-19. Swoje drugie życie miała taka grafika, na której możemy zobaczyć wykres, który pokazuje nastawienie różnych narodów do szczepionki przeciw koronawirusowi właśnie. No i okazuje się, że Polacy są jednym z najbardziej sceptycznych badanych narodów. Aż 45% Polaków, 18% w sposób zdecydowany i 27% mówiąc raczej, deklaruje, że nie będzie chciało się zaszczepić przeciw COVID-19. Bardziej sceptyczny wskaźnik odnotowano w ramach tego badania jedynie w Rosji. I jak zawsze przy takich badaniach pojawił się cały szereg, no powiedzmy sobie szczerze, upraszczających interpretacji tych danych. Szereg osób uważa, że to politycy ogłupili Polaków, że Polacy są bardziej ciemnym narodem od innych, że jesteśmy podatni na manipulacje TVP Info albo daliśmy zbiorowo wiarę rewelacjom różnego rodzaju celebrytów w rodzaju Edyty Górniak, którzy zalewają portale plotkarskie swoim covidosceptycyzmem. A gdzież ty masz swój rozum? Widziałeś, byłeś, patrzyłeś z bliska. Co, byłeś, widziałeś? A mi się wydaje, że problem jest trochę głębszy i dużo bardziej powszechny, dlatego o kilku aspektach tego, dlaczego współcześni ludzie tak chętnie wierzą w różnego rodzaju mity, fejki i przesądy, chciałbym poświęcić dzisiejszy odcinek. Pierwsza rzecz, o której zawsze powinniśmy pamiętać, kiedy analizujemy różnego rodzaju dane dotyczące na przykład wiary w przesądy czy spiskowe teorie, jest spojrzenie na szerszy kontekst takich danych. No bo z jednej strony może ktoś mógłby powiedzieć, Polacy są głupsi od innych narodów, skoro tak niechętnie deklarują gotowość użycia szczepionki przeciwko koronawirusowi. Ale jeżeli przejdziemy do tego samego badania realizowanego przez Ipsos dla Światowego Forum Ekonomicznego, to okaże się, że zaraz po tej statystyce mamy drugą statystykę, z której ktoś mógłby wyciągnąć wniosek, że Polacy są mądrzejsi od innych narodów. Ponieważ okazuje się, że kolejnym pytaniem, którym już jesteśmy globalnym liderem sceptycyzmu, jest pytanie o to, czy wierzymy w to, że w 2020 roku taka szczepionka trafi przeciwko koronawirusowi, trafi do użytku. I okazało się, że Polacy wykazali się tutaj największym sceptycyzmem, no i powiedzmy sobie szczerze, największym realizmem. W sposób bardziej realistyczny ocenili to, że w 2020 roku szczepionki na koronawirusa nie będziemy masowo stosować. Można powiedzieć, mieli rację, no bo już dzisiaj, kiedy czytamy doniesienia ekspertów związane z tą szczepionką Pfizera, słyszymy, że najwcześniej wiosną 2021 roku trafi ona do masowego użytku, a część ekspertów mówi o tym, że w ogóle założenie, że będzie ona stosowana szerzej przed jesienią przyszłego roku jest zbyt daleko idącym optymizmem. I gdyby tak naprawdę zastanowić się poważnie nad tym, co wynika z tych dwóch pytań, możemy powiedzieć, że ten sceptycyzm Polaków wobec szczepienia się jest wcale nie tak bezpodstawny. No bo skoro
coś wydaje nam się mało realistyczne, to dość łatwo możemy stwierdzić, że wobec tego jesteśmy wobec tego bardziej ostrożni i chcielibyśmy mieć więcej danych, więcej potwierdzeń, więcej analiz pokazujących, że taka szczepionka jest pewna, bezpieczna i że została przygotowana zgodnie ze sztuką. Nie chcę wchodzić oczywiście w dyskusję na temat szczepionek, przede wszystkim dlatego, że się na tym nie znam, ale kiedy patrzę na te dane, mam wrażenie, że próba krytykowania Polaków za taką postawę przychodzi wielu komentatorom zdecydowanie zbyt prosto. A tym osobom, które chciałyby ściśle tematowi globalnego wyścigu o szczepionkę przyjrzeć się bliżej temu, jakiego rodzaju oczekiwania stawiamy zwykle wobec szczepionek, a jakie będą postawione tym razem, odsyłam takie osoby do artykułu doktora Stanisława Maksymowicza, który znajdziecie na portalu Klub Jagielloński. Natomiast, żeby było jasne, to wideo nie jest po to, żeby bronić polskich foliarzy przed krytyką, tylko po to, żebyśmy lepiej zrozumieli mechanizmy, które sprawiają, że w coraz większym stopniu jesteśmy podatni na różnego rodzaju narracje spiskowe. I fakt, że akurat to jedno konkretne badanie pozwala nam w jakiś sposób zracjonalizować sceptycyzm Polaków wobec szczepionki, nie oznacza, że nie mamy pogłębiającego się problemu, jeśli chodzi o naszą podatność na różnego rodzaju niesprawdzone i nieprawdziwe teorie. Jest wprost przeciwnie. Jakiś czas temu opublikowano bardzo ciekawe badania Franciszka Czecha i Pawła Ścigaja dotyczące podatności Polaków na narracje spiskowe, badanie przeprowadzone właśnie w 2020 roku w realiach walki z koronawirusem, w realiach lockdownu, w którym porównano otwartość Polaków na to, żeby w różnego rodzaju teorie spiskowe czy narracje spiskowe, jak mówią autorzy, wierzyć. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Sytuacja się pogarsza. Podstawowe dane, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to to, że z 37% na 45% wzrosła grupa Polaków o dużej skłonności do akceptacji narracji spiskowych i o ponad połowę, z 25% na 12%, spadł odsetek tych osób, które wykazują się małą skłonnością do akceptacji takich spiskowych narracji. Co do zasady, w teorie spiskowe chętniej i bardziej wierzą osoby, dla których media społecznościowe są głównym źródłem pozyskiwania informacji i w efekcie wydarzyła się jeszcze jedna zadziwiająca rzecz, mianowicie pierwszy raz w historii tych badań okazało się, że to osoby starsze, czyli w domyśle te, które rzadziej korzystają z mediów społecznościowych, są akurat grupą najmniej podatną na różnego rodzaju spiskowe narracje. Ale powiedzmy trochę więcej o samym tym badaniu. Po pierwsze, te podstawowe dane, które przywołałem, opierają się na takich kilku pytaniach, które były już stawiane badanym w poprzednich latach. I tak na przykład warto zwrócić uwagę na to, że aż 35% Polaków otóż nie wierzy w to, że istnieje jedno tajne stowarzyszenie, które kontroluje wszystko, co dzieje się na świecie. Takich pytań jest 7, one są zadawane cyklicznie i tutaj ewidentnie wzrosła liczba osób, która wierzy w tego rodzaju teorie. Choć wydają nam się, kiedy czytamy na samym początku to, co badacze zamierzają sprawdzić, wydaje nam się to zupełnie absurdalne, a te odsetki rzędu kilkudziesięciu procent naprawdę robią na nas bardzo duże wrażenie. Natomiast w tym roku badacze postanowili przede wszystkim przyjrzeć się tym narracjom związanym z pandemią koronawirusa i podzielili je na dwie grupy. Pierwsza grupa to narracje globalne, czyli mówiące o tym, jak w całym światowym kontekście patrzymy na epidemię koronawirusa i tutaj no, zbyt wielu powodów do optymizmu nie ma. Aż 45% badanych wierzy w to, że problem koronawirusa jest wyolbrzymiany w celu wymuszenia zakupu leków i nie zawsze bezpiecznych szczepionek i ponad 50% Polaków wierzy w to, że koronawirus nie powstał naturalnie, ale został wytworzony w laboratorium w Chinach. Natomiast mamy obok tych globalnych teorii, które możecie zobaczyć sobie na wykresie, również drugą grupę teorii czy narracji, które były badane, to były narracje krajowe.
I one dotyczyły takich kwestii, w jaki sposób polskie władze i polski rząd zachowują się wobec pandemii koronawirusa. I okazuje się, że tutaj liczba tych pozytywnych wskazań jest jeszcze wyższa. I tak na przykład ogromna rzesza Polaków uważa, że polski rząd wykorzystuje pandemię koronawirusa w celu ograniczenia demokracji, albo że polski rząd chroni przede wszystkim międzynarodowy biznes, umożliwiając masowe zwalnianie Polaków i obniżkę pensji. Dość powszechne jest przekonanie, że rząd coś przed nami ukrywa, że nie przekazuje nam całej wiedzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś z Was powie, o co właściwie chodzi? Przecież to, że rząd nie mówi nam wszystkiego, jest absolutnie oczywiste, a te wszystkie teorie na temat stworzenia koronawirusa przez chińskie laboratorium to oczywista wierutna bzdura. I tutaj trzeba oddać sprawiedliwość badaczom, że podchodzą do tego właśnie w taki zdrowy, naukowy sposób. Mają świadomość tego, że nie są w stanie zweryfikować każdej hipotezy, którą badają, nie są w stanie zbadać, jak było naprawdę, bo nie mają takiego aparatu. To, co badają, to jaka jest podatność ludzi we wiarę w to, że coś przebiega inaczej niż brzmi oficjalna wersja. Dlatego posługują się sformułowaniem narracje spiskowe, a nie teorie spiskowe. I oczywiście te dane, które mamy na temat wiary w narracje spiskowe, są dość mocno sprzężone z poglądami politycznymi. Okazuje się bowiem, że w te narracje krajowe związane ze spiskowym wytłumaczeniem rzeczywistości, w której funkcjonujemy, dużo chętniej wierzą wyborcy opozycji. I to zarówno tej lewicowej, jak i prawicowej, a dużo mniej chętnie wierzą w nie wyborcy Zjednoczonej Prawicy, którzy po prostu ufają rządowi i nie formułują wobec niego tego rodzaju spiskowych zarzutów. Jeśli chodzi o teorie globalne, podział jest już trochę bardziej tradycyjny. Chętniej wierzą w nie osoby o poglądach bardziej prawicowych, bardziej konserwatywnych, ale znowu nie zawsze. Bo znowu takie proste założenie, że to, które się często pojawia, że to ciemnogrodzka prawica wierzy w różnego rodzaju spiskowe wytłumaczenia, a postępowa lewica zawsze patrzy na świat racjonalnie. Również w świetle tych badań Ścigaja i Czecha stają pod znakiem zapytania. Bo okazuje się, że rzeczywiście grupą wyborców, którzy dają największą wiarę różnego rodzaju narracjom spiskowym, są wyborcy Konfederacji, ale już jeśli chodzi o drugą taką grupę wśród elektoratów partii politycznych, to jest tam postępowa lewica. To właśnie wśród wyborców lewicy w ostatnich latach w największym stopniu wzrosła otwartość na narracje spiskowe, a spadła o aż 7 punktów procentowych wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się więc, że to nie jest tak, że możemy do takiego prostego narożnika z poglądami politycznymi zapędzić jakąś grupę bardziej wierzącą w teorie spiskowe. Podobnie jest zresztą, jeśli chodzi o wykształcenie. No bo wydawać by się mogło, i wiele osób tak sądzi, że no jest bardzo wiele osób, które wierzą w te spiski, ściemy i fejki, dlatego że po prostu wiele osób jest niewykształconych, słabo wykształconych i ta przepaść bierze się po prostu z tego, że w Polsce cały czas mamy wiele osób wykształconych relatywnie gorzej niż na Zachodzie. Ale kiedy spojrzeć w te badania, okazuje się, że rzeczywiście jest różnica pomiędzy wykształconymi a niewykształconymi, ale nie tak wielka, jak wielu by się wydawało, ponieważ 51% osób z wykształceniem podstawowym, zawodowym czy gimnazjalnym jest w tej grupie o dużej otwartości na narracje spiskowe, a wśród osób z wyższym wykształceniem to 44%. Przyznacie, że te 7 punktów procentowych różnicy to wcale nie taka przepaść, jaka mogłaby teoretycznie wynikać z wieloletniego zdobywania najpierw maturalnego, a potem wyższego wykształcenia, prawda? Co więcej, mamy badania, które mówią o tym, że gdy chodzi o kwestie związane ze światopoglądem politycznym czy takim ideologicznym spojrzeniem na świat, zdarza się, że to właśnie wyższe wykształcenie sprawia, że osoby są bardziej podatne na różne nieprawdziwe teorie, na różne niemające potwierdzenia w rzeczywistości bzdury.
Jest taki amerykański badacz Dan Kahan, który właśnie popularyzuje problem, jakim jest efekt potwierdzenia i odkrył między innymi to, że właśnie osoby o wyższym wykształceniu w takich mocno polaryzujących tematach, jak na przykład globalne ocieplenie i tak dalej, są bardziej pewne swoich poglądów, im wyższe mają wykształcenie. Co więcej, potrafią znajdować więcej argumentów na rzecz prawdziwości swoich twierdzeń, no bo są na wystarczająco wykształcone, żeby tych argumentów szukać, ale nie mają wcale większej zdolności do weryfikowania bzdur, tylko większą otwartość na to, żeby utwierdzać się w swoim stanowisku i znajdywać fałszywe argumenty na rzecz potwierdzenia tego, co im się wydaje. Jak to wszystko zrozumieć? Cóż, wydaje mi się, że problem naszej podatności na spiskowe narracje jest dużo bardziej złożony i dużo bardziej skomplikowany niż w tych prostych wytłumaczeniach i mitach, które funkcjonują na ten temat. Więc żeby go nieco lepiej zrozumieć, a jednocześnie zachęcić Was do samodzielnego zgłębienia się w temat, chciałem polecić Wam kilka książek, które rzucają na to całkiem ciekawe światło. Pierwszą taką książką, nie dotyczącą wprost teorii spiskowych, ale pokazującym, jak często wierzymy w rzeczy niesprawdzone, jest taka głośna książka pod tytułem Factfulness. To jest książka, która zasadniczo opowiada o tym, że na świecie jest dużo lepiej niż nam się wydaje. Książka ta bazuje na takiej tezie, że bardzo duża część takiego popularnego oglądu świata to wiedza sprzed kilkudziesięciu lat, taka wiedza, którą wynieśliśmy ze szkoły, że świat się od tego czasu diametralnie zmienił, a nasze postrzeganie świata niespecjalnie się zaktualizowało i wobec tego wydaje nam się, że na świecie jest dużo gorzej, że różnica między bogatą północą a biednym południem jest dużo głębsza niż nam się wydaje, że my jesteśmy być może przedstawicielami tego uprzywilejowanego, szczęśliwego świata, a tak naprawdę to globalne południe to jest jedna wielka tragedia i wygląda to dużo gorzej niż nam się wydaje. A okazuje się, że w rzeczywistości nasze teoretycznie oświecone wyobrażenie o świecie jest dużo bardziej fałszywe niż może nam się wydawać. Od razu ostrzegam, ta książka została napisana przez osoby, które współpracują z Billem Gatesem, między innymi w programach związanych z popularyzacją szczepień i nawet cytat z Billa Gatesa znalazł się na okładce, co dla wielu osób pewnie będzie dyskwalifikujące te pozycje, ale nawiązując jeszcze do kwestii wykształcenia i tego wątku, od którego zacząłem, chciałem przywołać jeden, moim zdaniem, bardzo znamienny przykład. Otóż autorzy tej książki przez lata przeprowadzali różnego rodzaju badania dotyczące tego, jak jest na świecie i badali w różnych grupach, w różnych populacjach, jak to naprawdę wygląda. I na przykład zadawali pytanie o to, jaka jest obecnie średnia długość życia na świecie. Jest to nieco powyżej 70 lat. Co się okazało? Taka ogólna próba populacji, na przykład mieszkańców USA czy Kanady, to ponad 40% prawidłowych wskazań mówiące właśnie, że w takim przedziale wieku sytuuje się średnia na świecie. Ale kiedy na przykład badano pracowników uniwersytetów, albo na przykład przeprowadzono taki test na, uwaga, zjeździe laureatów Nagrody Nobla, okazało się, że ci najmądrzejsi ludzie świata, pracownicy uniwersytetów czy właśnie nobliści mają dużo większy problem z prawidłową odpowiedzią na pytanie, które im zadano. Ich odpowiedzi były rzadziej prawidłowe niż w zwykłej populacji, właśnie z tego powodu, że wszyscy bez względu na nasze wykształcenie i wiedzę o świecie jesteśmy podatni na różnego rodzaju iluzje i uproszczenia. Dlatego ta książka zawierająca kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tego rodzaju przykładów jest bardzo dużą przestrogą przed naszą własną pychą. Dlatego drugą książką, którą chciałem Wam polecić, to książka być może znanego Wam Marcina Napiórkowskiego, autora wielu popularyzatorskich książek dotyczących tego, co wierzymy, co myślimy i co nam się wydaje. To jest taka jego najbardziej znana książka, Mitologia współczesna. Autor prowadzi też bloga na ten temat, warto po niego sięgnąć. Marcin Napiórkowski zauważa jedną bardzo ważną rzecz, że wiara w naszą racjonalność związaną z wykształceniem, z przynależnością do elity, z przynależnością właśnie do bogatej północy czy cywilizowanego zachodu jest właśnie mitem, który sprawia, że często
nasze spojrzenie na świat kieruje się w bardzo dziwną stronę. I ta książka nie jest stricte o teoriach spiskowych, choć i takie się tutaj pojawiają, ale na temat takich dość szeroko rozpowszechnionych przesądów, mitów, pogłosek, które są szeroko znane, a nad którymi, gdyby się sensownie zastanowić, wydają się zupełnie absurdalne i pokazujące, że tak naprawdę myślimy w bardzo prymitywny sposób i często dajemy się zwieść różnego rodzaju rytuałom czy wręcz bezmyślnym zwyczajom, nadając im jakiś, wydawałoby się, racjonalny sens. I chyba taką najbardziej uderzającą historią jest ta historia, która rozpoczyna tę książkę, gdzie zaczyna Napiórkowski opowieść o badaniach antropologicznych i o tym, jak zachodni badacze dziwili się wielokrotnie, jak bezsensowne jest krążenie różnego rodzaju symbolicznych towarów w pierwotnych kulturach i ma ono znaczenie tylko i wyłącznie właśnie symboliczne, jest jakiegoś rodzaju źródłem sensu dla wspólnoty, a racjonalnie to jakaś totalna bzdura. I oczywiście, kiedy to czytamy, to się absolutnie z tym zgadzamy i myślimy sobie, Boże, jak dobrze, że my na Zachodzie uwolniliśmy się od tego typu głupich przesądów. A później Marcin Napiórkowski zadaje pytanie, o co chodzi z tym zbieraniem kapsli? Dlaczego po wypiciu Coca-Coli albo jakiegoś innego napoju bierzemy plastikowy kapsel, odkładamy go do jakiegoś słoika postawionego w naszej firmie czy korporacji i zaczynamy zbierać kapsle po to, żeby komuś pomóc. Analizuje odpowiedzi Polaków na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, po co w ogóle to robią. Pojawia się cały szereg zupełnie niesprawdzonych historii mówiących o tym, kto rzekomo za to płaci i dlaczego to miałoby komuś pomóc. Po czym okazuje się, że rzeczywiście istnieją takie fundacje czy instytucje charytatywne, które zbierają te kapsle. Ale kiedy przyłożyć do całego tego procederu poważny rachunek ekonomiczny i ekologiczny, to okazuje się, że ten cały proceder jest zupełnie bez sensu, że nie ma żadnego sensu zbierać tych kapsli, wysyłać ich do jakiejś fundacji, pakować to w paczkę dla kuriera, bo płacimy za tą przesyłkę wielokrotnie więcej niż warte są kapsle, które mogą sfinansować jakiś wózek dla osoby niepełnosprawnej. Ekologicznie to też nie ma sensu, bo wysyłamy coś, co jest zupełnie niepotrzebne w sposób generujący znów ślad węglowy i szkodzący naszemu środowisku, a jednak to robimy. Tłumaczy Marcin Napiórkowski to w ten sposób, że tak naprawdę jesteśmy tak samo jak te kultury, które oceniamy krytycznie, podatni na różnego rodzaju próbę stworzenia sensu naszych działań, że łatwo dajemy sobie wmówić, że to symboliczne odłożenie kapsle będzie jakimś dobrodziejskim, charytatywnym czynem. Być może czynem, który ma usprawiedliwić nasz konsumpcjonizm i to, że tak łatwo dajemy sobie sprzedawać różnego rodzaju kapitalistyczne bajki z reklam i pokazywać, że nasze życie jest lepsze dlatego, że wypiliśmy jakiegoś rodzaju napój. Oczywiście można powiedzieć, że ten wydawałoby się niewinny rytuał zbierania kapsli, który uspokaja nasze sumienie, ma niewiele wspólnego z wiarą w teorie spiskowe, ale gdy się przyjrzeć temu trochę bliżej, okazuje się, że to cały czas bazuje na dokładnie tym samym zjawisku, na tym, że świat jest na tyle skomplikowany i tak wiele bodźców do nas dociera, że nie jesteśmy w stanie weryfikować każdej informacji, którą usłyszeliśmy, każdej informacji, która dotarła do nas za pośrednictwem czasem mediów społecznościowych, czasem kolegi z pracy, czasem kogoś z bliskich i po prostu często podejmujemy decyzje bez weryfikowania faktów. I wcale nie pomagają nam w tym media, które często, jak słusznie wskazuje również Napiórkowski, nie potrafią sobie z różnego rodzaju mitami radzić. Wprost przeciwnie, w imię walki o kliki, o czytalność, o popularność, chętnie je powtarzają. Dlatego oczywiście najlepszą szczepionką na wiarę w różnego rodzaju przesądy czy spiskowe teorie jest gotowość do weryfikowania tez, z którymi się spotkaliśmy, ale miejmy świadomość tego, że nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić w sposób stuprocentowo skuteczny, bo nie każdy ma na to czas i nie każdy ma do tego aparat. Dobrym przykładem, jak do nieoczywistych wniosków może prowadzić analiza teorii spiskowych, dobry przykład na to znajdziemy w kolejnej pozycji, którą chciałem Wam polecić, czyli w książce Łukasza Lamży Światy równoległe. To dziennikarz, który
zajmując się na co dzień właśnie różnego rodzaju antynaukowymi bzdurami, opisuje je właśnie trochę w taki sposób, jak wspomniani badacze, nie wartościując, ale podchodząc do każdej teorii poważnie, sprawdzając stan badań i weryfikując je za każdym razem w dość podobny sposób. W tej książce mamy dwa takie przykłady, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Otóż do grona antynaukowych teorii zaliczył autor problem audiofilstwa. Mianowicie okazało się, że o czym ja wcześniej wiedziałem, jest bardzo wielu ludzi, którzy uważają, że kupując kable do zasilania sprzętu muzycznego za grube tysiące, są w stanie polepszyć jakość dźwięku, który słyszą, i są w stanie naprawdę ogromne prywatne pieniądze zainwestować w tego rodzaju zjawisko. Ja szczerze mówiąc zwykle im wierzyłem. Byłem święcie przekonany, że są osoby, które mają słuch dużo lepszy od mojego. Fajnie, że mają taką pasję. Dobrze, że dla tej pasji są w stanie się angażować. Okazało się, że tego typu przesąd, warty pewnie miliony dolarów biznes na całym świecie, można za pośrednictwem takiej naukowej aparatury łatwo zweryfikować. Okazało się, że gdy próbować przebadać te osoby, które wydają tysiące czy dziesiątki tysięcy złotych na sprzęt muzyczny i porównać to ze sprzętem z prostego supermarketu w dobrze zaprogramowanych testach, te osoby nie są w stanie odróżnić muzyki granej z jednego lub drugiego źródła. Wydawać by się mogło coś, co brzmi całkiem racjonalnie. Ktoś wydaje duże pieniądze, to znaczy, że jest świadom tego, co robi, a tak naprawdę całość podszyta jest przesądem. Z drugiej strony, inną historią, którą w tej książce autor bada, jest historia badań związanych z tym, że uwaga, poddawanie się hipnozie doprowadziło do powiększenia piersi. No brzmi to już chyba jako najbardziej kosmiczna ze wszystkich teorii wspominanych w tej książce, a kiedy autor zgłębił się w badania, okazało się, że ostatnie badania, jakie mamy, co prawda pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat i nikt tego później nie badał, ale rzeczywiście wskazują, że prowadzona przez dłuższy czas hipnoza zakończyła się zmierzonymi przez naukowców efektami w postaci innego rozmiaru biustu u pań, które poddawały się tej hipnozie. Brzmi to oczywiście zupełnie kosmicznie, ale pokazuje, że takie bardzo proste dzielenie tematów na te, które są w oczywisty sposób idiotyczne, i te, które są w oczywisty sposób prawdziwe, często jest pułapką, którą bardzo łatwo nam wpaść. Dlaczego jesteśmy coraz bardziej podatni na różnego rodzaju bzdury, i to zarówno te dotyczące polityki, nauki, jak i naszego codziennego życia? Cóż, no tutaj można mnożyć hipotezy, bardzo jestem ciekaw waszych, dawajcie o nich znać w komentarzach i zachęcam do dyskusji, do dołączenia do naszej facebookowej grupy, gdzie na pewno na temat tych kwestii będziemy dyskutowali. Ja chciałem zwrócić uwagę na trzy kwestie, które mi wydają się szczególnie ciekawe. Pierwsza to ta związana z mediami społecznościowymi i tym, jak bardzo zwiększają one naszą podatność na myślenie w sposób spiskowy. Tłumaczył to wielokrotnie na naszych łamach Bartek Paszcza, mówiąc o tym, że one działają trochę jak reklama. To nie jest tak, że jak zobaczyliśmy jakąś bzdurną teorię na Facebooku, to od razu w nią wierzymy. Ale ona zasiewa pewnego rodzaju ziarno niepewności, ziarno wątpliwości. Sprawia, że kiedy za jakiś czas ktoś zada nam pytanie, jak to jest ze sprawą X, a my mamy gdzieś z tyłu głowy, choć pewnie tego wcale nie pamiętamy, świadomość, że kilkukrotnie widzieliśmy naszych znajomych, którzy pisali na Facebooku, że to nie jest wcale oczywiste, jak było naprawdę, no to wzrasta nasza podatność na to, żeby wyrażać różnego rodzaju wątpliwości. To samo w sobie nie jest złe. Można powiedzieć, że taki sceptycyzm i wątpliwość to wręcz postawa, która może nas bronić przed różnymi bzdurami, ale musimy mieć świadomość, że nie zawsze do końca panujemy nad tym, w jaki sposób myślimy. I właśnie to przebodźcowanie w mediach społecznościowych, które zalewa nas ogromem informacji, których nie jesteśmy w stanie uporządkować, nie jesteśmy w stanie zweryfikować, sprawia, że coraz częściej jesteśmy podatni na różnego rodzaju, no, nie do końca wiarygodne wytłumaczenia sytuacji, w której się znaleźliśmy.
Druga kwestia, również związana z mediami społecznościowymi i internetem, to to, na co wielokrotnie w swoich klubotygodnikach i nie tylko zwracał uwagę Andrzej Kochut, czyli fakt, że różnego rodzaju skrajne, często spiskowe narracje są wspierane przez wrogą dezinformację w internecie po to, żeby dzielić społeczeństwa, po to, żeby osłabiać autorytety elit, po to, żeby osłabiać autorytety naukowców, bo podzielone i wątpiące społeczeństwo jest słabsze i bardziej podatne na różnego rodzaju wrogie akcje, które niestety w XXI wieku w rzeczywistości cyberprzestrzeni stają się czymś zupełnie normalnym. Natomiast trzecia kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to wniosek, który stawia Jarema Piekutowski w swoim eseju dla Nowej Konfederacji, który został zresztą niedawno wydany również w wersji książkowej. Jarema obok takich problemów jak właśnie kryzys autorytetu, kryzys zaufania do elit, kompromitacja różnego rodzaju globalnych organizacji, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia, czy nasze podzielenie się w plemiona, które nawzajem sobie nie ufają i nawzajem sobie nie wierzą i nawzajem uważają to drugie za głupsze, stawia jeszcze jedną tezę. Mianowicie mówię o tym, że żyjemy w świecie po upadku wielkich narracji, po upadku tej religijnej, spójnej narracji, która dla wielu osób miała wartość tłumaczenia świata i sprawiała, że nie musieliśmy szukać jeszcze kolejnych piętrowych spisków, żeby zrozumieć, co się dzieje wtedy, kiedy wiemy, że nie rozumiemy, co się dzieje. I przywołuję tutaj Jarema za Chestertonem takie przypisywane mu zdanie o tym, że kiedy człowiek przestaje wierzyć w Boga, jest gotów uwierzyć w cokolwiek. I ktoś mógł powiedzieć, że to doświadczenie rozpadku katolickiego czy religijnego imaginarium to właśnie taka konserwatywna, religijna perspektywa kogoś, kto jest do niego szczególnie przywiązany. I oczywiście przyznaję temu rację, myślę, że Jarema też by się utożsamił z osobą, która przyznaje wartość religijnemu spojrzeniu na rzeczywistość. Ale kiedy spojrzymy na to trochę z innej perspektywy i sięgniemy na przykład do wniosków Marcina Napiórkowskiego z tej książki, którą już cytowałem, okazuje się, że również on naszą wiarę w różnego rodzaju współczesne mity opiera o bardzo podobny mechanizm. Mianowicie przypomina o tym, że różnego rodzaju mitologie, wierzenia miały być źródłem sensu, miały być źródłem wytłumaczenia tego, co było trudne do wytłumaczenia, miało zaspokoić jakieś niewyrażone aspiracje, marzenia, potrzeby, miało sprawić, żebyśmy dobrze czuli się w swoim postępowaniu. I traktuję te mity właśnie jako takie repozytorium sensów, które sprawiają, że jesteśmy w stanie poradzić sobie ze złożonością świata, w którym przyszło nam funkcjonować. Kiedyś te funkcje pełniła właśnie religia. Czy to ta katolicka, czy chrześcijaństwo na zachodzie, czy różnego rodzaju nawet pierwotne wierzenia w wielu społecznościach. Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z kryzysem religijności, okazuje się, że w jego miejsce bardzo łatwo wchodzą różnego rodzaju bzdury, zarówno te dotyczące polityki, nauki, jak i naszego codziennego życia.